Siema, widzowie, gramy sobie dzisiaj DBD, tym razem gramy Ghostface'em, czyli naszym krzykiem. Jakby umiejętność specjalna wygląda następująco. Pierwsza rzecz, umie kucać. Druga rzecz, umie się wychylać, będąc w pozycji kucania. Może się wychylać w postaci, kiedy stoi. I on po prostu się stalkuje. Jak się wystalkuje jakiś czas na jakimś ocalałym, kiedy żaden z ocalałych nie wie o byciu gdzieś w pobliżu naszego Ghostface'a, to wtedy przez jakiś czas jest po prostu narażony. Jeżeli nas wykryją, to po prostu ten jakby tryb chwilowo jest nam wyłączony. Ale sami zobaczycie, jak to będzie w meczu wyglądało. Jeśli chodzi o dodatki, dwa addony właśnie są dostosowane pod jego właśnie kucanie. Czy jeden to klamra do paska z nożem, czyli zmniejsza nam zasięg terroru 12 metrów, kiedy kucamy. Drugi z kolei, skórzane etui na nóż, zwiększa nam prędkość, kiedy się właśnie poruszamy w trybie kucania o 10%. Dar to punkty na brutalność, a umiejętności wyglądają następująco, czyli dreszczyk emocji właśnie to jest umiejętność taka oryginalna właśnie od Ghostface'a, czy jak powalimy jakoś ocalałego i go w tym momencie podnosimy, to generatory są blokowane przez byt, oczywiście te, które nie są kręcone przez ocalały na 16 sekund, sama umiejętność ładuje się minutę. Bestialska obserwacja, czyli kiedy prowadzimy pościg, twój zasięg terroru jest zwiększony o 8 metrów, a kiedy nie prowadzimy, to pościg jest zmniejszony o 8 metrów. Natomiast tutaj jest połączenie tych dwóch umiejętności, czyli mamy klątwę nieumarły i mamy klątwę łaski krwi. I klątwa łaski krwi działa tak długo, dopóki totem nie jest zniszczony, ale przychodzi nam właśnie ten addon, znaczy się ten perk, który, jeżeli po prostu zniszczą nam ten przeklęty tom, przenosi się dzięki tej umiejętności na inny, zwykły totem. Jeśli chodzi o klątwę łaski krwi, wygląda tak, że jak zranimy jakiegoś ocalałego, to w tym momencie przez 15 sekund byt blokuje nam właśnie zrzucanie tych palet w promieniu 32 metrów, więc spoko. I mówię, jak zniszczą taki przeklęty, przenosi się gdzie indziej. Tu właśnie do tego mamy klątwę nieumarły. W dodatku, oprócz tego, że przenosi, to jeszcze działa tak, że jak przeklęty totem jest zniszczony, czy jak mówiłem, klątwa przenosi się na inny, ale też wygląda to tak, że widzimy właśnie aury ocalały, kiedy po prostu są w odległości 4 metrów od zwykłego totemu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jak będzie wyglądał mecz? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Placówka medyczna, dobrze, fajnie, gramy na szpitalu. Jakby mapa nie jest zła. Mapa naprawdę nie jest zła. Aha, tam jest ogólnie ten totem, ten przeklęty. W sumie ja mogę kucać. Bo jak kucamy, to ten terror i tak dalej. Terror i szybciej chodzimy właśnie w tym kucaniem. Widzę. Tu ktoś biegnie. Okej. Siema. Tego chyba się kolega nie spodziewał. Nie zrzucisz mi palety. Nie zrzucisz mi palety. Okej. Ona w szoku będzie zrzucała. Rozwalę sobie za to dwie darmowe palety. No nie ukrywajmy, dwie darmowe palety sobie zniszczę. Tam nikogo nie widzę. Początek bardzo dobry. Szczerze, bardzo dobry początek. Jakby Ghostface'em, tak szczerze powiedziawszy, nie gram regularnie. Ale początek bardzo dobry. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. To jeszcze nic tak naprawdę jeszcze nie mówi. Dzięki, właśnie chciałem powiedzieć, zrzuć mi paletę. Zrzuć mi paletę. Aha, to jest ten ranny. Mogę w sumie być za rannym. Ciekawe, gdzie jest ten czwarty ocalały. A ja cię słyszę, wykręcili. Skop. Na lewo? Na lewo.
Nice. Bardzo ładnie. Klątwa cały czas jakby funkcjonuje, więc też jest ok. Tu jest blisko hak, też super. Lecimy dalej. Ok, zniszczony, ale jest przeniesiony na jakiś inny. Sprawdźmy może te generatory. Ściągnięty. Ok, zobaczymy jak tutaj. Tamten cicho, nie słyszę, żeby kręcili. W porządku. Wróćmy się i sprawdźmy może ten na środku, co? Okej. Widzę cię na lewo. Zrzuć mi paletę. Nie zrzuciłaś. Okej. Teraz to już za późno, jakbyś chciała zrzucić. Bo byt już zablokował. Okno. Teraz pójdzie paleta. Być może. Chyba, że nie. Chyba wybiera jakieś inne rozwiązanie. Łooo. Droga bez ucieczki. Tego się nie spodziewała. No nic. Dla niej pechowo, dla mnie bardzo dobrze. Dobra, chodź tutaj i lecimy dalej. Bo oni sobie tak... Widzę, że ładnie kręcą. Ten cicho. Ten też cicho. Tutaj też cichutko. Widziałem. Siema. Siemano. Czy ktoś podleci? Tak, podlatuje z latarką. Nie zdążysz, nie zdążysz. Ten sobie może skopnę szybko, jak już jestem. Ja bym się tutaj tak bieguśnym krokiem, aha. Tutaj. Okej. Dobra. Zostawiam paletę, biegnę za nim, bo on jest w tym momencie na hita. Nie wiem, czy wykorzystam to, nie mam pojęcia, zależy, czy będzie miał palety i zależy, co będzie robił. Na prawo. Tu będzie paleta, co? Ta. Okej, okay, ale dałem radę. Jeszcze ten efekt na hita działał, także spoko. Nie! No nie wierzę. Przerypałaś sobie. W tym momencie sobie przerypałaś. Dobra, pierdziele. Jeden hit. Bo widzę, że... Nie odpuszczają. Okej. Lecisz dalej, ta? Powiedz mi, który ty masz hak ogólnie? Jak tu będzie gdzieś paleta, to się wkurzę. Co?
O co tu chodzi? Zostawiłem jednego, lecę z kolejnym. Dobra, podnieśli się. Serio ma sprinta jeszcze, znaczy się tą gibkość. Nie wierzę w to, naprawdę w to nie wierzę, nie? Co tu się dzieje? Dobra, chodź. Tamci się od razu wyleczyli, oni biegają razem, widzę. Nie podoba mi się to. Jak mi za chwilę wykręcą gena, to będzie bardzo niedobrze. Dobra, chociaż dobra wiadomość jest taka, że jednego mniej, ale teraz muszę biec bądź kucać bardzo szybkim tempem na drugą stronę, bo tutaj będzie zaraz wykręcone. Zaraz będzie wykręcone. Leżysz. Idę sobie skopać tego gena na szybko. On jest kręcony nadal, co? No pewnie. Prawo, lewo. Lewo. Dobra, zostawiam ją, idę po tamtą. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Wszyscy trzej tu są, nie? Bez kity, bez kitu. Do góry? Chcecie na ostro? Zaraz wam pokażę. Ta, wykręcili. Wszyscy tu jesteście, co? Ona mogła już widzieć przeklęty totem. Ja pierdzielę. No hak. Za dużo tego, za dużo. Jest za mną gość. Bądź gościnna. Ona chyba tu jest. Ta. Okej. Dół, co? Paleta, spoko. Jakby tamta wisi mi daje czasu, zależy co robi ostatni. Ściągnął ją? Czy ona się sama zerwała, jak myślicie? Dawaj tutaj, hop. Momentalnie wyleczona. Czy oni już tutaj są? Mi coś jakby wykryło, ale... Nie do końca. Bardziej mi wykryło ją chyba. Ściągnięta, czyli pewnie tamten już kręci gena. Niedobrze. Padło. Czekaj, trzy geny zostały. Widziałem, widziałem. Pytanie, czy oni widzieli mnie?
To już było biegiem. Biegnie cały czas prosto. Ta, widzę. Okej. Kurde, to jest paleta. Nie chcę jej niszczyć w tym momencie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, tutaj był. Słyszę, jeszcze kogoś jak jęki wydaje. Trochę w stalk wejdziemy, nie ma co. Jeszcze trochę mi do stalkowania zostało. Ale pewnie już tam mówię, kręcą Glena pewnie. Ta. Tu już prawie wykręcone, nie? No 3/4 jest. Muszę podjeść Wodgena. Dziękuję. Czy latarka? Chyba nie. Chyba nie. Tu ktoś był. Halo, halo. Dwie osoby. Ten niekręcony. Niekręcone. Dobra, zróbmy tak. Okej, wyszło. Wydaje mi się, że tam jest ostatnia, wiecie? Tak na 90% wydaje mi się, że ona tam jest. No. Yeah, boy. Czekaj, czekaj, bo ona jest tu. A gdzie jest ta druga? Tutaj? Ta. Daj mi najpierw tą. Daj mi najpierw tą. Bo ta chyba będzie miała drugi albo trzeci. Drugi, właśnie. Teraz daj mi ostatnią. Okej. A ty gdzie chcesz wisieć? W piwnicy? Dobra, no to do piwnicy. No, taki wam powiem. Z początku, tak jak mówiłem, że był wyrównany mecz. Ale później zaczęło się dziać. Przez co mówiłem, że początek ok, ale poczekajmy, poczekajmy. No i rzeczywiście. Zaś musiałem, kurde, troszeczkę tego gonić, trochę tego. W międzyczasie popilnować generatory, bo zaczęły już być... No tragicznie wyglądało to, już była końcówka taka, że mogli to wygrać. Mogli tego generatora ostatniego wykręcić. Ale później starałem się przypilnować te generatory i w miarę wam powiem, wyszło. Nawet, co? Nawet miałem zadanie z Ghostface'em? Nawet nie wiem, spoko. Jakby jakoś wypaliło, nie ukrywam. Wyszło? Wyszło. Także tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym materiale już niebawem. Także trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć, cześć.